Galacjan 2:20. A obecne życie moje w ciele jest życiem w wierze w Syna Bożego, który mnie umiłował i wydał samego siebie za mnie. List do Galacjan, 2:20. Pewien taki cykl zdarzeń można by zatytułować: Nie wierzę w chrześcijaństwo. Nie wierzę w chrześcijaństwo. Jest to historia z czasów, kiedy w Chinach były dość ostre prześladowania chrześcijan w sposób otwarty. Oczywiście teraz komuniści też prześladują chrześcijan. Natomiast to chodzi o sytuację wcześniejszą. Li An pochodził z Chin. Był wierzącym chrześcijaninem i został uwięziony z powodu swojej wiary w Pana Jezusa Chrystusa. Po długim pobycie w więzieniu znów stanął przed sądem. Czy nadal Pan wierzy w chrześcijaństwo? Zapytał go prokurator z kpiącym uśmiechem. Nie, odpowiedział Li An. W takim razie udało się nam w końcu Pana nawrócić, stwierdził triumfująco prokurator. Nie, gdyż nigdy nie wierzyłem w chrześcijaństwo. Wierzę w Jezusa Chrystusa. Słowa te zdenerwowały, a nawet rozwścieczyły urzędnika sądowego. Niech pan przestanie czepiać się słów. Chrześcijaństwo i Jezus Chrystus to to samo. Nie, odpowiedział Li An. Istnieje między nimi duża różnica. Co ma pan na myśli? Różnica polega na tym, że chrześcijaństwo to religia. Posiada kościoły, zbiory reguł, ludzi głoszących kazania i innych sług kościoła. Możecie wprawdzie pozamykać kościoły, zakazać przestrzegania chrześcijańskich reguł, uwięzić kaznodziei, ale Jezus Chrystus żyje w moim sercu i jest moim życiem. Tego nigdy nie będziecie w stanie mi zabrać. On zawsze jest ze mną, nawet dzisiaj podczas tej rozprawy sądowej. Jakże mógłbym odrzucić tego, który mnie uratował? Nigdy nie mógłbym wyprzeć się mojej wiary. Cóż za pełne mocy świadectwo. Tak, lepszy jest jeden prawdziwy chrześcijanin w więzieniu niż wielu tak zwanych chrześcijan na wolności, którzy wprawdzie uważają, że należą do chrześcijaństwa, ale nigdy nie poznali Pana Jezusa Chrystusa jako swojego Zbawiciela. Nigdy nie uwierzyli w Jezusa, ciągle wierzą w siebie. Nigdy nie uwierzyli Panu Jezusowi, ciągle wierzą sobie. Nigdy nie zaufali Jezusowi, ciągle ufają samym sobie. Gdyż prawdziwie wierzący człowiek wie, że nikt i nic nie może go odłączyć od miłości Chrystusowej, ani utrapienie, czy ucisk, czy prześladowanie, czy głód, czy nagość, czy niebezpieczeństwo, czy miecz. W tym wszystkim zwyciężamy przez Tego, który nas umiłował, jak mówi list do Rzymian, 8:35 i 37. Oczywiście karykatura, jaką jest chrześcijaństwo bez Chrystusa, czyli ci, którzy uważają, że zbawienie można utracić, to jest jakiegoś rodzaju gorsze zabłądzenie niż bycie komunistą w komunistycznych Chinach i wyznawanie reguł Mao, bo tamto to przynajmniej daje jakieś profity na ziemi, a taka bałwochwalcza wiara w chrześcijaństwo bez Chrystusa to jest zupełna braku jakichkolwiek sensownych korzyści, bałamutna pseudo-zabawa w głupoty. Szkoda czasu na takie rzeczy. Uwierz Pana Jezusa, a będziesz zbawiony raz na zawsze, nieutracalnie, gdyż kto jest raz w Chrystusie, jest na zawsze w Chrystusie.